Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dzisiaj drugi dzień tanich obiadów. Dzisiaj przygotujemy pomidorową z wczorajszego rosołu. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Pierwszego dnia był rosół, dzisiaj polecimy drugiego dnia klasykiem. Zrobimy z rosołu pomidorową, a w zasadzie z reszty rosołu, który nam został. Ale zrobimy taką pomidorową troszkę inną, bo zrobimy na pasacie. Ja tutaj mam 700 ml rosołu, tyle mi zostało, więc muszę go teraz sobie zagotować. Rosół nam się już zagotowuje, więc teraz dodam do niego pasaty. Pasaty pomidorowe mam 700 ml, więc dodaję całą, to porządnie zagotuję. Dodajemy odrobinę soli. Odrobinę świeżo zmielonego pieprzu. Łyżkę oliwy z oliwek. Wszystko oczywiście mieszamy i zagotowujemy. Zapytacie mnie, dlaczego dodałem oliwę do bulionu, który tak naprawdę już jest lekko tłusty, ponieważ no, wyciągnął troszkę tłuszczu z kurczaka. Dlatego, że oliwa w tej pomidorowej podbije troszkę smak pomidorów. Ta pomidorowa będzie, powiedzmy, taka bardziej podkręcona, będzie bardziej wyczuwalny ten smak pomidorów. Dlatego właśnie dodaję oliwę, ale tak jak tutaj Wam powiedziałem, łyżka to jest maksymalna ilość, którą dodajemy. Teraz to wszystko zagotowujemy. Nasza zupa się już zagotowała, więc spokojnie sobie wyłączam palnik. Teraz ją przelewam do miski. Miskę odstawiam sobie tutaj na bok. Ściągam też zupę. Jeszcze dorobimy sobie jeden dodatek do naszej zupy. Nie dajemy do zupy ani makaronu, ani ryżu. Dodamy sobie grzankę, więc musimy sobie rozgrzać patelnię. Ja mam zostało mi tutaj pół bagietki z dzisiejszego dnia, dlatego sobie tutaj użyję też ją. Skroplę ją lekko oliwą. I teraz tak na bardzo dobrze rozgrzaną patelnię kładę sobie bagietkę. Tym środkiem, na który skropiliśmy oliwę, kładziemy na powierzchnię patelni. Lekko dociskamy. Zajmuje to dosłownie pół minutki. Gdy pół minuty minie i poczujecie, że nasze bagietki są już gorące, ściągamy je z patelni. I ostatni element, który doda też nam troszkę smaczku do naszej zupki, to jest mozzarella. Lekko sobie ją tutaj wrzucamy do naszej zupy, taką rozdrobnioną. Ok, i nic więcej tak naprawdę nam nie potrzeba. Nasza bagietka lekko chrupie, więc o to nam chodziło, efekt jest, zupa jest pewnie wyborna, zaraz sobie sprawdzimy. Nie ma żadnego koncentratu, więc też jest bardziej taka pomidorowa, bardziej naturalna. Ta oliwa podbija troszkę smak, więc naprawdę jest dobry. I tak właśnie powstała nasza zupa pomidorowa z rosołu wczorajszego. To jest drugi dzień, pamiętajcie, że jeszcze będą cztery potrawy z tego kurczaka, którego pierwszego dnia rozbieraliśmy. Jeżeli ten przepis Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie znać w komentarzach, jak Wam smakowało. No i widzimy się już niebawem z kolejnym przepisem, także trzymajcie się, cześć! Na sam koniec oczywiście podsumowanie kosztów. Połowa bulionu z wczoraj to koszt 6,80 zł, pasata pomidorowa 6 zł, mozzarella 3,80 zł i pół bagietki 2,30 zł. Więc koszt pomidorowej to 18,90 zł.